Myszka jest świetnym narzędziem, które znacząco ułatwia korzystanie z komputera, ale jest z nią jeden problem. Jest wolna. Dzięki korzystaniu ze skrótów klawiszowych możesz znacząco skrócić czas wykonywania powtarzających się czynności. Dlatego praktycznie każdy korzysta z najbardziej znanych, jak Ctrl-C, X czy V. VS Code takich skrótów oferuje znacznie więcej, a ja w tym filmie pokażę Ci te najważniejsze. Przerzucenie się z myszki na skróty nie jest proste, dlatego w opisie znajdziesz plik PDF z listą wszystkich, która Ci to ułatwi. Szczególnie przyda się posiadaczom macOS, bo sam pracuję na Windowsie i to na nim będę się dzisiaj skupiał. Na szczęście zwykle wystarczy, że zamienisz Ctrl na Command, Alt na Option. Żeby w ogóle nie korzystać z myszki, wchodzimy do VS Code klikając klawisz Windows, wpisując Visual i klikając Enter. Jeśli edytor odpalił się domyślnie w małym oknie, możesz rozszerzyć go skrótem Windows plus strzałka do góry. Odwrotnie możesz wrócić do mniejszego okna strzałką w dół. Więc wróćmy skrótem Windows Up do pełnego okna. Aby podzielić ekran, korzystasz z tego samego skrótu, tylko klikasz strzałkę w któryś z boków, na przykład w prawo. Ja sobie rozszerzę okno na cały ekran skrótem F11. I teraz jest ostatni moment, w którym możesz użyć myszki. W opisie znajdziesz link do GitHuba, z którego możesz pobrać projekt, na którym będziemy dzisiaj pracować. Oczywiście możesz też otworzyć swój własny projekt, ważne, żeby składał się z minimum kilku, nie jakichś bardzo małych plików. Jak już pobrałeś i rozpakowałeś gdzieś pobrany folder, to możesz odłączyć myszkę, bo nie będzie już potrzebna. Oczywiście nie zmuszam, ale znacząco przyspieszy to proces nauki i będziesz zmuszony do korzystania ze skrótów, a im więcej będziesz z nich korzystał, tym więcej wejdzie ci w nawyk. Kiedy będziesz chciał zatrzymać film, wystarczy, że klikniesz Alt plus Tab, tabem przejdziesz na okno YouTube'a i klikniesz spację. Wracając do VS Code, możemy otworzyć projekt korzystając z podwójnego skrótu Ctrl-K, Ctrl-O. Zawsze korzystając z tego typu skrótu klikasz pierwszy klawisz, a potem masz chwilkę na kliknięcie drugiego. Nie musisz klikać jednocześnie. Jest takim otwarciem jednak jeden mój problem, ponieważ korzystanie teraz tylko z klawiatury, żeby otworzyć nasz folder, nie będzie zbyt wygodne, a nie chcemy korzystać z myszki. Więc zamiast tego klikamy Alt+F4, a następnie Ctrl plus tylda, żeby odpalić konsolę. To jak to będzie konsola nie jest w tym momencie istotne, jednak jeśli chcesz mieć dostęp do większych możliwości, które daje Linuxowy terminal, nawet na Windowsie, to zajrzyj do filmu podlinkowanego w opisie. A wracając z tym terminalu, korzystamy z komendy code, a potem podajemy ścieżkę do folderu, na którym chcemy pracować. W przypadku, gdy ten folder jest pod folderem w katalogu, w którym aktualnie się znajdujemy, wystarczy, że wpiszemy jego nazwę, a nawet jej część i potem klikniemy tab, wtedy zostanie automatycznie uzupełniona. W moim przypadku folder z projektem znajduje się w katalogu downloads, więc /downloads/ i ten folder nazywa się country, jest coś tam. Resztę uzupełnił mi terminal, kiedy kliknąłem tab. Więc klikamy enter i mamy odpalone nowe okno, więc zamknijmy to stare, klikając alt tab, żeby na nie przejść i potem Alt+F4. To nowe możemy sobie rozszerzyć F11. Jak już mamy otwarty nasz projekt, stwórzmy w nim plik. Sorry, skrótem do tworzenia plików jest Ctrl+N, ale ten domyślny sposób tworzenia jest niezbyt wygodny i jednocześnie czasochłonny, więc zamiast tego przejdźmy do ustawień skrótów klawiszowych, korzystając z podwójnego skrótu Ctrl-K, Ctrl-S, K od keyboard, S od shortcut. I tutaj wyszukajmy komendy o nazwie file, new file. Klikniemy dwa razy tab, żeby przejść na to dolne okno. Powinna się zaświecić taka niebieska obwódka wokół. Później przechodzimy strzałkami na właśnie file, new file, klikamy enter i podajemy skrót, który chcemy przypisać, czyli w naszym przypadku Ctrl-N. W tym przypadku nie jest to ważne, że Ctrl-N jest przypisany też do innego skrótu, więc potwierdzamy klikając enter i skrót został przypisany. Więc teraz po kliknięciu Ctrl-N pokaże nam się w eksploratorze takie okienko, gdzie wpisujemy nazwę pliku, na przykład plik .txt. Później klikamy enter i mamy plik stworzony. Dzięki temu skrótowi możemy też stworzyć folder, więc kliknijmy Ctrl-N i teraz wystarczy, że podamy nazwę folderu, a potem slasha. I teraz zamiast pliku stworzy nam się folder. Możemy nawet tworzyć hierarchię folderów, przykładowo stwórzmy w tym folderze folder pierwszy, a w nim potem folder drugi i dopiero w folderze drugim stwórzmy plik 2.txt. Klikamy enter i widzimy, że mamy folder pierwszy, folder drugi i dopiero plik 2.txt. Nie zawsze chcemy jednak tworzyć te wszystkie pliki i foldery w folderze głównym, dlatego aby przejść do innego i w nim stworzyć plik, klikniemy Ctrl plus 0 i teraz możemy poruszać się strzałkami, a do folderów i plików przechodzimy enterem. Więc przejdźmy do src, a potem do pages i w tym folderze stwórzmy nowy folder, więc Ctrl-N o nazwie sign-in. No ze slashem na końcu oczywiście, żeby stworzyć folder. Ale po stworzeniu skapnęliśmy się, że jednak go nie potrzebujemy, bo już mamy login, więc wystarczy, że klikniemy delete i potwierdzimy enterem. Oczywiście pliki możemy też kopiować przez Ctrl-C, wklejać Ctrl-V i wycinać Ctrl-X. Jednak takie przechodzenie pomiędzy folderami i otwieranie plików jest dosyć wolne, szczególnie gdy mamy ich sporo i łatwo jest się pogubić. Więc zamiast tego, jeśli znamy nazwę pliku, a przynajmniej jej część, najlepiej skorzystać ze skrótu Ctrl-P i przez ten skrót ten plik wyszukać. Na przykład otwórzmy sign-up-form.jsx.
X. Mogliśmy wpisać tylko sign up, potem strzałką przejść w dół i wyszłoby na to samo. Więc klikamy Enter, żeby go otworzyć i mamy ładnie otwarty. Chcemy też pozmieniać style dla tego formularza, więc przejdźmy do login.style.js. I teraz edytując style, często będziemy się przemieszczać pomiędzy dwoma kartami, czyli sign up form i login style. Żeby robić to bez użycia myszki, korzystamy ze skrótu alt plus numer karty. Więc w naszym przypadku sign up form jest pod kartą 5, więc klikam alt 5, a login alt 6. Nie potrzebujemy też już poprzednich kart, więc przejdźmy do nich przez alt 1 może najpierw i kliknijmy ctrl w, żeby zamknąć tą kartę. Potem znowu przejdźmy do pierwszej, ctrl w, do pierwszej, ctrl w i znowu do pierwszej, ctrl w. W praktyce przyznam się jednak, że rzadko zamykam karty, a zamiast tego, jeśli jest ich dużo, po prostu wyszukuję plik, do którego chcę wejść. Między kartami możemy się też przełączać skrótem ctrl plus page up albo down. Up przesuwamy się w prawo, a down w lewo. W tym momencie tego nie pokażę, bo mam dwa pliki, więc będziemy przeskakiwać pomiędzy nimi. Podobnie możemy przemieszczać karty skrótem ctrl, shift i page down albo up. Rzecz, z której bardzo często korzystam, to grupy, które pozwalają na otwarcie kilku plików obok siebie. W jednym oknie VS Code. Aby utworzyć nową grupę, klikamy ctrl plus numer grupy. W naszym przypadku klikniemy 2, ponieważ mamy tylko jedną grupę, tą domyślną. Żeby otworzyć trzecią, możemy kliknąć ctrl 3, potem ctrl 4 i tak dalej. Pomiędzy grupami również przełączamy się tym samym skrótem, czyli na pierwszą kartę przechodzimy ctrl 1, na drugą ctrl 2 i tak dalej. Po prostu jeśli tej karty nie ma, no to VS Code ją utworzy. Jeśli otworzymy w grupie jakiś plik, na przykład ten login, niech będzie, i go zamkniemy klikając ctrl w, to grupa też zostanie automatycznie zamknięta. Możemy też wymusić zamknięcie grupy klikając ctrl plus F4, nie mylić z alt F4. Możemy też otworzyć plik, w którym aktualnie pracujemy w nowej grupie, klikając ctrl plus backslash, czyli ten taki ukośnik, ale w lewo. Na przykład jeśli plik jest duży i chcemy pracować jednocześnie na jego górnej części i dolnej. Wszystkie grupy naraz możemy zamknąć skrótem ctrl k w. Oczywiście zamkniemy w ten sposób też tą grupę domyślną, czyli nie mamy już żadnej. Przy okazji widzimy tutaj kilka skrótów. Na przykład mamy ctrl shift v, który wyświetla wszystkie komendy. Tak naprawdę wyszłoby na to samo, jakbyśmy kliknęli ctrl p i wpisali znak większości. No ale tak jest po prostu szybciej. Ważnym skrótem jest też ten trzeci, ctrl shift f, który otwiera okno wyszukiwania, które pozwala na przeszukiwanie plików. Jest to szczególnie przydatne, gdy chcemy podmienić nazwę zmiennej, klasy czy funkcji i wiemy, że występuje ona w wielu plikach w kodzie. Na przykład załóżmy, że chcemy zmienić nazwę komponentu home na homepage, więc wyszukajmy home. Przy okazji, żeby przenieść fokus na to okno search, też musimy kliknąć ctrl plus 0, tak samo jak to robiliśmy na Explorera. Czyli jakbyście mieli fokus gdzieś tutaj i chcieli przejść tu, to klikamy ctrl 0. Widzimy, że home faktycznie znajduje się w kilku plikach, więc złączmy je w jeden, klikając alt i enter. I teraz elegancko możemy podmieniać. Dokładnie przejdziemy sobie strzałkami do pierwszego wystąpienia home, które jest tutaj po imporcie. Przy okazji klikając ctrl plus strzałkę przechodzimy szybciej, bo całe słowo, a nie tylko jeden znak, więc to się może przydać. Tak samo działa to w przypadku usuwania, więc jak chcemy usunąć całe home, to możemy kliknąć ctrl plus backspace, ale problem jest taki, że usunęliśmy tylko jedno wystąpienie, a nie wszystkie, mimo tego, że wydawałoby się, że są już zaznaczone. Więc kliknijmy ctrl z i teraz musimy jeszcze dodatkowo umieścić kursor po każdym zaznaczeniu, czyli po każdym wystąpieniu tego słowa. I więc w tym celu korzystamy ze skrótu ctrl F2. I teraz klikając alt C informujemy, czy chcemy zaznaczyć wszystkie wystąpienia niezależnie od wielkości liter, czy jednak chcemy zwracać na nią uwagę, więc klikamy alt C, klikamy jeszcze raz ctrl F2, jeszcze raz alt C, jeszcze raz ctrl F2 i teraz mamy zaznaczone wszystkie wystąpienia niezależnie od wielkości liter, ale my nie chcemy zmieniać tego home małego w ścieżce, więc klikniemy jeszcze raz alt C i jeszcze raz ctrl F2. Następny jest też skrót alt W, który sprawia, że bierzemy pod uwagę tylko pasujące słowa, a nie ich części. Na przykład jeśli wyszukaliśmy home, to styled home nie będzie zaznaczone, jak nie mamy włączonej opcji alt W. A ostatnia opcja to alt R, czyli wyrażenia regularne, o których mówię więcej w filmie o terminalu. Skróty pozwalają na bardziej zaawansowane wyszukiwanie, ale nie będziemy się dzisiaj nimi zajmować. Jak widzicie, takie same opcje mamy tutaj też w wyszukiwaniu, więc nie jest to tylko dla ctrl F2, ale też dla innych sposobów wyszukiwania i robienia wielokrotnego kursora. Wracając do zmiany nazwy, kliknijmy znowu ctrl F2, jak nie mamy kliknięte, i zmieńmy tą nazwę na home page z home. No i fajnie, no i wszędzie zostało zmienione. Jak widzicie, u mnie nie zostało zmienione tutaj, ponieważ miałem zaznaczoną opcję alt W, czyli wyszukiwania tylko pełnych słów, które się zgadzają, a nie ich części. No ale tej nazwy nie będziemy zmieniać, więc kliknijmy ctrl Z. Kliknijmy też escape, żeby wyjść z tego wielokrotnego kursora. Potem ctrl 0 i wyszukajmy tym razem password. Kliknijmy alt enter i to password chcemy zamienić
zamienić na krótsze PWD. Więc będąc w tych połączonych plikach, przejdźmy na password. Tutaj klikam Ctrl F2 i widzę, że mamy rozróżnienie na wielkość znaków, więc nie zaznaczyło nam set password i nie zaznaczyło nam też dlatego, że mam rozróżnienie na to, żeby było to jedno słowo. Więc muszę teraz jeszcze kliknąć Alt W i potem znowu Ctrl F2 i teraz mamy zaznaczone wszystko. Więc zamieńmy to password na PWD. I niby wszystko jest git, ale nie do końca. Ponieważ zniknął nam camel case, to znaczy drugi wyraz nie zaczyna się już od wielkiej litery. Niestety VS Code nie oferuje funkcji zachowania wielkości znaków przy takiej podmiance, ale oferuje to rozszerzenie. Więc przejdźmy do rozszerzeń klikając Ctrl Shift plus X i wyszukajmy multiple, cursor, case, preserve. Kliknijmy tab, żeby zmienić fokus, przejdźmy na to pierwsze. I tutaj niestety nie da się przetabować na install, więc kliknę z myszką. Po tej instalacji otwórzmy od nowa okno wyszukiwania, więc Alt 2, w moim przypadku przynajmniej. I teraz zaklikniemy tutaj Ctrl Z, wrócimy do tego password i jeszcze raz je podmienimy na PWD, to zobaczymy, że wielkość liter została zachowana, więc w set PWD dalej mamy P duże. Często zdarza się też, że nie chcemy podmieniać wszystkich wystąpień, a tylko kilka pierwszych. Wtedy korzystamy ze skrótu Ctrl D, żeby ustawić kursor tylko przy następnym wystąpieniu. No ja jeszcze muszę sobie wyłączyć Alt W teraz i mamy wszystko zaznaczone. Kliknę jeszcze raz Ctrl D, mamy zaznaczone kolejne wystąpienie i jeszcze raz kolejne. Jak zjedziemy sobie w tym pliku niżej, to zobaczymy, że mamy kolejny problem, ponieważ tutaj nam się password przy type zmieniło na PWD, a przez to nam input nie zadziała, więc wypadałoby dokładnie określić, co chcemy podmienić i zamienić to PWD na password. W tym celu możemy zaznaczyć password razem z type. Pytanie tylko, jak zrobić to bez myszki. Więc w tym celu musimy przejść na koniec i z shiftem, strzałką w lewo, zaznaczamy tą całą linię. Teraz możemy kliknąć Ctrl F2, mamy wszystkie wystąpienia zaznaczone, przechodzimy na PWD i zmieniamy na password. Teraz zjedźmy sobie niżej i zobaczmy, czy reszta też się ładnie podmieniła i widzimy, że tak, tutaj mamy password. No ogólnie w dwóch miejscach mamy password. Przejdźmy teraz do zwykłego pliku, na przykład siginform, więc Ctrl-P, siginform, enter. Tutaj oczywiście wszystkie te skróty typu Ctrl-F2, Ctrl-D i inne dalej działają. I w tym pliku chcemy znaleźć ile razy i gdzie występuje username. W tym celu klikamy Ctrl-F, wpisujemy username i widzimy, że występuje 6 razy. I klikając enter możemy się pomiędzy tymi wystąpieniami przemieszczać, a klikając Shift Enter też się przemieszczać, ale do tyłu. Jak jeszcze klikniemy Ctrl H, mamy taki alternatywny sposób zamieniania, jeśli nie chcemy korzystać z wielu kursorów naraz. Więc jakbyśmy tutaj wpisali user na przykład, kliknęli Enter, to podmienimy tylko te wystąpienie, na którym aktualnie mieliśmy fokus, więc reszta username została. A jak klikniemy Ctrl Alt plus Enter, to podmienimy wszystkie. No i widzimy, że już nie mamy wyników. Więc mamy takie uproszczone narzędzie do zamiany, ale osobiście jednak wolę korzystać z wielokrotnego kursora, to znaczy Ctrl F2 albo ewentualnie z Ctrl D. Co ciekawe, nawet jak wyłączymy sobie to narzędzie i może przywrócimy username i klikniemy F3, to dalej możemy się przełączać pomiędzy wystąpieniami tego username. Klikając Shift F3 się cofamy. Fajna opcja, bo nawet nie musimy włączać tego Ctrl F i od razu mamy dostępne pod jednym skrótem. Wspomnę jeszcze o możliwości ręcznego ustawiania kursora w wielu miejscach, klikając lewy przycisk myszki i przytrzymując jednocześnie Alt w taki sposób. Ale szczerze mówiąc, jeszcze nigdy z tego nie korzystałem. Pewnie ktoś znajdzie porządne zastosowanie, dlatego tylko wspominam. Pokazywałem już zaznaczenie bez myszki za pomocą shifta i strzałek, ale w przypadku, gdy chcemy skopiować całą linijkę, nie musimy niczego zaznaczać, po prostu klikamy Ctrl-C, będąc na niej, mamy całą skopiowaną, Ctrl-V i mamy wklejoną poniżej. Tak samo Ctrl-X możemy wyciąć, z powrotem wkleić i wszystko zadziała elegancko. Jeśli jednak chcemy usunąć całą linijkę bez jej wycinania, czyli nie chcemy jej przechowywać w schowku, to możemy kliknąć Ctrl-Shift-K, czyli takie backspace, ale dla całej linijki. Jeśli chcemy jakąś linijkę skopiować i od razu wkleić niżej, korzystamy ze skrótu Alt Shift plus strzałka w dół. Mamy skopiowaną. Ctrl Z sobie to wycofamy. A skrótem Alt plus strzałka w górę albo w dół możemy przenosić linijki, a bardziej przesuwać pomiędzy kolejnymi liniami. Przydatne jest to szczególnie w CSS-ie, jak chcemy przenieść coś do innego selektora. Klikając Home możemy przenieść się szybko na początek linijki, więc na przykład jak przejdziemy sobie na koniec, klikniemy Shift i Home, to zaznaczymy całą linijkę. Wyjdźmy sobie jednak z tego zaznaczenia, klikając po prostu strzałkę w lewo. I oczywiście za pomocą taba możemy tą linię stabować w prawo, a za pomocą skrótu Shift Tab w lewo z powrotem. Możemy też oczywiście zaznaczyć więcej tekstu i też to stabować tabem i odstabować Shift Tabem. Podobnie zadziała skrót Ctrl plus prawy lub lewy nawias kwadratowy. Oczywiście prawy przesuwa w prawo, a lewy w lewo. Jeśli chcielibyśmy nad tym labelem jeszcze coś wstawić, to oczywiście moglibyśmy przejść do wyższej linijki, kliknąć na przykład End, żeby przejść na jej koniec, a potem dopiero Enter i tutaj zacząć wpisywać, ale moglibyśmy to zrobić szybciej, więc wróćmy sobie do
stanu porządkowego. I teraz wystarczy, że klikniemy Ctrl Shift Enter, wstawiając linijkę powyżej. Załóżmy teraz, że w konsoli pojawił nam się jakiś błąd, który występuje w 53 linijce w pliku sigdin.jsx, więc do niego przejdźmy Ctrl P sigdin.jsx. I teraz moglibyśmy scrollować, a bardziej przechodzić strzałką do tej 53 linijki, ale możemy zrobić to szybciej, klikając Ctrl G i po prostu ją wyszukując, więc wpisujemy 53 i mamy od razu, widzimy, że jest błąd, bo w JavaScriptie oczywiście musimy tutaj dodać nawiasy. Po skończonej edycji kodu wypadałoby go uruchomić, więc przejdźmy do pliku index.html, bo HTML jest na tyle uniwersalny, że każdy go odpali. I w tym pliku kliknijmy F5, no klikamy, żeby odpaliło nam się w Chromie i mamy elegancko naszą stronę. Oczywiście ona jest pusta, ale nie będę wchodził w szczegóły. Tak samo w przypadku Pythona odpaliłaby się nam konsola i jednocześnie odpala nam się debugowanie, więc jeśli chcemy z niego zrezygnować, to wyjdźmy sobie tutaj Alt F4 i kliknijmy Ctrl F5 i teraz odpaliliśmy program bez debugowania. Na koniec jeszcze szybki tip, który wyjątkowo zaoszczędzi wam sporo klikania, a dokładniej chodzi mi o włączenie autozapisu. Jak pewnie wiecie, możemy zapisać plik skrótem Ctrl S, ale sam często o tym zapominam, więc wolę, aby VS Code robił to za mnie. Więc jeśli masz taki sam problem, albo nie chcesz się klikać, przejdź do ustawień korzystając ze skrótu Ctrl plus przecinek i wpisz autosave. Ja już tam miałem na górze, ale nieważne. I jak sobie na to autosave przejdziemy, przetabujemy i strzałeczką i to rozwiniemy, to zobaczymy, że jest kilka opcji, dokładnie to 4. Ja z tych 4 używam on focus change, ale najlepiej przetestuj sobie różne opcje, poczytaj ich opisy i wtedy zdecyduj, która opcja jest dla ciebie odpowiednia. Wspomnę jeszcze o rozszerzeniu, które bardzo ułatwia edycję kodu bez korzystania z myszki, a jest nim Vim. Tak naprawdę jest to osobny edytor tekstu, który w VS Code został zaimplementowany jako rozszerzenie. Pozwala on na jeszcze szybsze pisanie kodu i co najważniejsze znacznie wygodniejsze. Na przykład zamiast korzystać ze strzałek, przenosząc co chwilę rękę w prawo, co może prowadzić na dłuższą metę do jej zmęczenia, korzystamy z klawiszy HJKL. Jedyny problem jest taki, że Vim nie jest prosty, a tym bardziej przyzwyczajenie się do niego. Dlatego na spokojnie, lepiej najpierw opanować skróty sugerowane przez VS Code, praktycznie całkowicie zrezygnować z myszki, a dopiero potem myśleć o przerzuceniu się na Vima, o którym film na pewno kiedyś się pojawi. Także polecam zostawić suba, żeby nie przegapić. Poza tym, jeśli nauczyłeś się dzisiaj czegoś nowego, nie zapomnij o zostawieniu łapki, a ja zmykam się.